Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Innych wybawiał? Niech teraz ciebie wybawi! Jeśli jesteś Mesjaszem, wybrańcem Boga, to zejdź z krzyża! Pokaż, co potrafisz! Cudotwórca! Niewiasto, oto syn twój. Eloi! Eloi, lema sabatani! Pragnę. Wykonało się. Od chwili, gdy człowiek przez grzech odsunięty został od drzewa życia, ziemia stała się cmentarzem. Ile ludzi, tyle grobów. Wielka planeta mogił. Wśród tych grobów jest jeden, który znajdował się w pobliżu Kalwarii, a był własnością Józefa z Arymatei. Do tego grobu, darowanego przez życzliwego człowieka, złożono ciało Jezusa po zdjęciu z krzyża, a składano je w pośpiechu, ażeby zdążyć przed świętem Paschy, które rozpoczynało się o zmierzchu dnia. Wśród wszystkich grobów rozsianych po kontynentach naszej planety jest jeden grób, od którego odsunięty został człowiek przez grzech. Objawiło się ludziom na nowo w ciele Chrystusa. I chociaż nadal nasza planeta zaludnia się grobami ludzi, choć rośnie cmentarzysko, na którym człowiek z prochu powstały w proch się obraca, to przecież wszyscy ludzie, którzy patrzą w stronę grobu Jezusa Chrystusa, żyją w nadziei zmartwychwstania. Chrystusowi był potrzebny ogród oliwny. Judasz, Kajfasz i Piłat, Szymon i Weronika, krzyż, upadek i powstanie, Golgota, śmierć i grób. By mógł powiedzieć o swojej miłości do każdego z nas, by dać nam nadzieję, która staje się pewnością, że jest zmartwychwstanie.